Ma, witam Was, jestem polski X1, to jest kolejny odcinek z polskiego gospodarstwa, już chyba 20. Pewien nie jestem. No i widzicie, mamy tutaj delikatną trawę. Ale tutaj o to chodzi, my dzisiaj jedziemy do miasta, bo tutaj, no, do miasta, na wieś. Bo tutaj dzwonił do mnie taki jeden chłop. Poprosił mnie, że trawę wykosił. Kurna, w takiej chwili jakby się samochód przydał. No, samochód pod tartakiem stoi. Dlatego nie tam. Trzeba będzie to tam sobie jeszcze u innej wykosimy. Bo ta kosiarka jest mega wygodna. Nie wiem, co bym bez niej zrobił, chyba raczej bym bez niej nie kosił. Perowy u nas by się jeszcze przydało wykosić, bo tu trawa. O kur... Bo tu taka trawa, że aż się zakopałem. Dobra, już sobie jedziemy profesjonalniejszym sprzętem. Kurna. Nienawidzę tych słupów, tak mądre, słupów i energetycznych, bo one mi tylko przeszkadzają w wyjazdach. Tutaj trochę się rów wykosi, jak tu wpadłem. No, ale to jest nieważne. Już 2 minuty odcinka. Kurde, w tych rowach taki potencjał zmarnować. Tyle terenu. W sumie nie, no, tam się śnieg zrzuca. Tylko latem. Co to jest? Oczywiście na środku drogi, bo jakby inaczej. Ciekawość ludzka zawsze ze mną wygra. Co to jest? Tir! O kurde! Aż mnie ciekawi, czy w sklepie o tym wiedzą. Dobra, wykosimy trawę temu chłopa i się zapytamy. Widać, że to ja jechałem, chyba nie. Najgorsze jest to, że tym tirem to nie było specjalnie. Nie, dalej. Tutaj kosimy. Dobra. To sobie... Jeżeli się zgadza, to pożyczymy sobie tam jeszcze od nich od śnieżaczkę. Śnieżałkę, nie wiem co to jest. Odśnieżacz ten pług. I go tam powyciągamy. Jedynie tutaj pod domem będziemy kosić. O tutaj, bo tutaj nie będę jej mógł wjechać. Niektóre miejsca tą kosiareczką piękną. Ja tu wolno bym jechał. Jechał. I chyba tak zrobię. Bo to trochę za szybki jest, jak na kosiarkę. Widzicie, na przykład tam już wjechać nie mogę. Dobra, uznajmy, że tylko tą łąkę obok domu wykoszę. Do drzewa jest jego. Dalej już nie płaci, dlatego dalej nie jedziemy. No, tak sobie odgrodzę.
I pięknie, ładnie będzie wyglądało. Kurde. Będzie miał ładniej tu u siebie niż ja u siebie. Był niego chociaż wykoszony. Dobra, jedziemy. A jeszcze pozdrawiam Karlosza, jeżeli cię nie pozdrowiłem. O ile mnie jeszcze oglądasz. No i nawet jeżeli nie, to ci pozdrawiam. Bo Karol Shadow robi lepsze filmy od moich. Tu się nie ma co kłócić. Bo u mnie to są gówno, nie filmy. No. Chyba trochę za daleko tam kosiłem, ale nawet jak tak, to i lepiej, bo i tak dostanę 5 koła. Tyle za wykoszenie takiego małego kawałka. Tą kosiarkę też by się umyć przydało. Widać w sumie, że to coś robi, a nie tylko stoi i wygląda. Kurde, wyobraźcie sobie kiedyś mnie takiego, kurde, nie wiem co robiącego. W sumie wtedy chyba nie będę nagrywał na YouTube, tak jest na cięcie. Dobra, już po cięciu musiałem coś po prostu zrobić. Nie widzieliście tego, musiałem usunąć stary film jeszcze. Z telefonu. Dobra, no to idziemy po nagrodę, tam jeszcze tu przejadę. Idziemy tu ze sklepu pomóc, jeżeli chcą. Dobra, to... Dobra, 5 kawa odebrane. 5000 zł. Kurna. Marzenia. I teraz... Kurde. Trzeba pomyśleć nad jedną rzeczą. Czy chcę pomagać tym do sklepu, czy nie? No bo z jednej strony zapłacą. A z drugiej nie wiadomo, czy w ogóle to wyszarpie. Kurde, ciągacze jakiegoś by sobie powinni kupić. Jakieś takie gówno to wszystko uciągnie. O, bo zaraz ten też pójdzie do naprawy. Dobra, już tam zrobiliśmy sobie małą umowę, powiedział mi, że dostanę zniżkę 10%, mogę sobie wziąć pług i dostanę jeszcze 7 koła. Dostanę jeszcze 7 koła. Opłacać się opłaca. Przynajmniej według mnie. Wy sobie sami ocencie. W ogóle ten pług jeszcze w śniegu. W ogóle ten punkt to wyciągnie?
Jak nie uciągnie, no to kurde, mam lepszy pomysł, co zrobić. Tylko łapiemy za tira, bo nie wiem, czy on w ogóle tu ma zaczep. Dobra, jak ten traktor tego nie uciągnie, mam lepszy pomysł, co to uciągnie. Tak na 15%. Tak. Teraz z tego rowu nie wyjdę. Jak kto tego nie wyciągnie, to idziemy. Ja jadę po coś mocniejszego. Czy. Co to na pewno uciągnie? To ciągnie. Idzie, poszło. Kurde, mocny ten traktor. Kupimy sobie kiedyś taki. Dobra, już pół biedy z tym, że prawo jazdy na tira to ja nie mam. No nie no. Nasza główna postać to ma wszystkie rodzaje prawo jazdy. Wyrobione już. Dobra, już myślałem, że nie wyjedziemy, ale wyjechał. To nie mam nadzieję nienaruszonym. Szczęście to ja do tych słupów mam. Ale gęsienicowym się dużo gorzej jeździ. To ostrzejsze skręty robi. Dobra, to idziemy po tira, zajeżdżamy tu nim, odbieramy nagrodę. No jeszcze do ciekawych tir ma napęd na 4. Bo tutaj dwie i no, na tym. No to ma. Dobra, walić, później go wyciągnę. A wiecie co, nawet teraz. Kurna, z takimi sprzętami mogę go wyciągać. Może i to nie jest zbyt szybkie. Ale raczej to już wszędzie pojedzie. To już nie ma znaczenia, czy kurna, nie wiem, pole jest. Czy na polu ma pod górę? To po tym polu pojedzie. Gąsienice zamiast kół. To już luksus. Takiego to chyba nigdy nie widziałem. No to bez oporu powinno tego tak, tego tamtego z tyłu wyciągnąć. Dobrze mówiłem. To zakręt zahaczy się o słupa.
No. Idziemy po nagrodę. Dobra, wracamy już z naszą piękną kosiarką. Z naszą, nie naszą. No, i będzie zabawa, nie? Kurde. Ten samochód mógłby być ładniejszy, ale ja tu nie wybrzydzam. Póki jeździ, to jeździ. Dopóki nie przestanie jeździć, to dobrze jest. Ja tam się cieszę, że on jeździ. O kurde. I zjedzie czy nie zjedzie? Nie zjechał po dobroci, to zjedzie po złości. Ja się z takimi gównami nie patyczkuję, nie pierdzielę się z tym. Jak szarpnie, to albo wyrwie zaczep, albo zjedzie. Wolę opcję zjedzie. Jest jeszcze opcja, że się na tyle zaczepił, że... No. Dupa nie zjedzie. No nie, może się wywalić. Urna drifty przyczepką. Kurde, kosiarka do zagania. Dobra, wyścig, o kurde. Samochód się walił, kosiarka dobiła i mogiła. Tam jeszcze jedzie? No, ta kosiarka będzie, coś czuje z nami do końca. Co, nie chce jechać? O, to. Dobra, starczy już tego dobrego kosiarka, zostaje w stodole. Może z niej jeszcze coś tam kiedyś będzie. Znaczy być będzie, ale kosiarka. Coś cennego. Dobra, to ja już was na dzisiaj żegnam. Cześć.